11 lutego sąd bez zakonu. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Drugi rozdział, 12 werset. Dzisiejszy tekst na początku wydaje się niezbyt jasny. Angielskie tłumaczenie Phillipsa lepiej oddaje tę myśl. Wszyscy, którzy zgrzeszyli bez znajomości zakonu, zginą bez odnoszenia się do zakonu. Wszyscy zaś, co znali zakon, będą sądzeni zgodnie z zakonem. Dla lepszego zrozumienia musimy zwrócić uwagę na kontekst. Wiersz pierwszego rozdziału Paweł rozważa uzasadnienie potępienia grzesznych pogan, zaś na początku drugiego rozdziału podaje rewolucyjną wręcz myśl, że moralizujący Żydzi są tak samo winni i podlegają sądowi Bożemu. Dla Żydów było zaskoczeniem, czyż nie byli wybranym ludem? Chociaż Paweł zgadza się, że wybranym ludem, jednak nie uważa, że są wolni od grzechu i Bożej kary. Według niego Żydzi i poganie znajdują się na tej samej pozycji, o czym czytamy w Rzymian 2:11, gdyż u Boga nie ma względu na osobę. Myśl o braku faworyzowania wzbudziła pewne obiekcje wśród żydowskich czytelników. Przecież istniała wielka różnica między Żydami i poganami. Żydzi posiadali Boże prawo, a to jakby dawało im przywileje i dlatego nie mogli być sądzeni w ten sam sposób, co poganie. Zdaniem Pawła przekonanie to było niewłaściwe. Prawdą jest, że nie możemy oskarżyć pogan o przestępowanie przykazań, których nigdy nie otrzymali. Jednak według argumentacji Pawła w Rzymian 1:19-20 i Rzymian 2:15 Bóg dał im poczucie tego, co właściwe, a co niewłaściwe. Bóg będzie ich sądził według ich sumienia, oceni ich według odpowiedzi, jakie udzielili swym życiem na objawienie im poczucia dobra i zła. Podobnie było z Żydami, ale oni ponoszą większą odpowiedzialność. Posiadają nie tylko ogólne objawienie przez sumienie, jak poganie, lecz także specjalne objawienie przez zakon. Tym samym każdy człowiek jest odpowiedzialny według światła, jakie otrzymał od Boga. Bóg nie będzie się domagał odpowiedzi na to, czego człowiek nie wiedział. Chociaż świat jest bardzo skomplikowany, nasz Bóg i Ojciec nikogo nie faworyzuje. Nic dziwnego, że pieśni zawarte w Księdze Objawienia podkreślają sprawiedliwość i prawość Boga i Jego panowanie. Objawienie 19:1-2. Dziękuję.